Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Prezydent Rzeczypospolitej z małżonką zakończyli wizytę oficjalną w Republice Austrii. To była dobra wizyta, aktywny dzień, wiele produktywnych rozmów z prezydentem, z kanclerzem, z przewodniczącym parlamentu. Oczywisty kontekst tej wizyty to nie tylko kwestie dwustronne, współpraca polityczna i gospodarcza, ale także sytuacja bezpieczeństwa. Panowie prezydenci rozmawiali o tym, jak dalej powodować sytuację, w której ta sfera niestabilności, jaka powstała na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę, nie rozszerzała się, a jednocześnie co możemy zrobić jako członkowie społeczności międzynarodowej, w tym szczególnie jako członkowie Unii Europejskiej, w ramach naszych działań, aby doprowadzić do odcięcia tlenu, tak jak to pan prezydent mówi Władimirowi Putinowi. Mówimy tu oczywiście o tych wszystkich środkach finansowych, które ciągle w jakiejś formule płyną do Moskwy. Tutaj ważna rola także i Austrii, mimo swojej neutralności. Austria jako ważny członek Unii Europejskiej ma narzędzia, podobnie jak inne państwa członkowskie, do tego, aby ograniczać tę współpracę gospodarczą Rosji z innymi państwami. To był zasadniczy kontekst dzisiejszego dnia, ale drugim ważnym elementem tej wizyty było bardzo dobre spotkanie z Rafałem Grossim, szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Pan dyrektor generalny Grossi wielokrotnie bywał w ukraińskich elektrowniach atomowych w ostatnich miesiącach. Uspokajające sygnały ze strony Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W tym sensie wszystko to, co dzieje się w tych elektrowniach, także i w tej osławionej elektrowni w Zaporożu, która jest w tym momencie pod okupacją rosyjską, w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu całego regionu. Myślę, że dla nas wszystkich to ważna informacja, ale rozmowy pana prezydenta dotyczyły oczywiście także tego, jak Polska będzie rozwijała swój program cywilnej energetyki nuklearnej. Wiemy oczywiście o tych planach rządowych. Pan prezydent w całej rozciągłości popiera te działania, ale współpraca z agencją ONZ-owską w zakresie kontroli bezpiecznego wykorzystania tej energii ma tutaj niebagatelne znaczenie. Jednocześnie, Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, że ta aktywność dyplomatyczna pana prezydenta będzie kontynuowana w dużej dynamice już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, z wizytą oficjalną do Polski. Przybędzie prezydent Republiki Włoskiej. Prezydent Włoch będzie z kilkudniową wizytą w Polsce. Rozpoczyna oczywiście od spotkania z panem prezydentem i z panią prezydentową w Pałacu Prezydenckim. Oficjalne powitanie, rozmowy także o sprawach politycznych, oczywiście o współpracy na forach międzynarodowych pomiędzy Polską a Republiką Włoską. Mamy świadomość, że za parę miesięcy w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. Włochy są ważnym partnerem także w ramach NATO. Te kwestie bezpieczeństwa i wzmacniania wschodniej flanki NATO, w tym Polski, będą jednym z elementów tej dyskusji. Rozmowy będą oczywiście także dotyczyły współpracy gospodarczej i kulturalnej, bo Włochy w tym zakresie są oczywiście, mają niebagatelne znaczenie w ogóle dla kultury europejskiej, ale w wielu aspektach możemy tutaj doprowadzić do synergii działań. Z całą pewnością panowie prezydenci będą rozmawiali o tym, jak radzić sobie z wyzwaniami natury migracyjnej, z tą często sztucznie wywoływaną migracją. My byliśmy poddawani działaniom hybrydowym ze strony wspieranej przez Rosję Białorusi na polsko-białoruskiej granicy, ale także i nasi południowi partnerzy podlegają presji migracyjnej, więc ta wymiana doświadczeń i współpraca w ramach instrumentów przewidzianych chociażby przez Unię Europejską jest tutaj bardzo, bardzo ważna, więc ta tematyka będzie przedmiotem rozmów panów prezydentów. Prezydent Włoch później uda się na południe Polski, oczywiście do obozu Auschwitz, gdzie weźmie udział w wydarzeniu upamiętniającym oczywiście Marsz Żywych, i później także pan prezydent Mattarella uda się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, gdzie wygłosi odpowiedni wykład. Ale to nie wszystko na ten tydzień. W środę 19 kwietnia oczywiście będziemy wszyscy w Polsce
wspominali bardzo ważne wydarzenie w historii Polski, w historii narodu, zarówno polskiego, jak i żydowskiego. Z wizytą do Polski przybędzie prezydent Izraela, również prezydent Niemiec i wspólnie na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy będą uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na Placu Bohaterów Getta w Warszawie będzie oczywiście przeprowadzona uroczystość, w ramach której wszyscy trzej prezydenci zabiorą głos, upamiętniając to bohaterskie wydarzenie, ważne, bardzo istotne w historii nie tylko Warszawy, oczywiście w historii Polski, do której także odwołuje się państwo Izrael. Myślę, że to będzie też dobra okazja do dyskusji pomiędzy trzema prezydentami nad kwestiami polityczno-historycznymi. Bezpośrednio przed tym wydarzeniem na Placu Bohaterów Getta najpierw prezydent Izraela odwiedzi prezydenta Dudę w Pałacu Prezydenckim. Będą rozmowy dwustronne, także o charakterze politycznym, a następnie prezydent Republiki Federalnej Niemiec. To będzie bardzo intensywny dzień w relacjach polsko-niemieckich, polsko-izraelskich, ale także intensywny dzień w kontekście przypominania tego bohaterskiego zrywu przedstawicieli narodu żydowskiego, ale często przecież także obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń w II wojnie światowej. Wszyscy mamy świadomość, że w Warszawie miały miejsce dwa powstania. Powstanie w getcie warszawskim, oczywiście także i powstanie warszawskie, oba są równie dla pana prezydenta istotne i ważne. To tyle. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim miłego weekendu.